na kolejne angielskie. Dzisiaj, zanim przejdziemy do tematu, chciałabym uwagę na zagadnienie gramy, które się podczas tej lekcji pojawi, a mianowicie na wyrażenie going to, którego to wyrażenia używamy do mówienia o planach i zamiarach. Osoba plus going to plus czasownik. Zdania oznajmujące tworzymy poprzez odmienienie czasownika be, dodanie wyrażenia going to, a potem dodanie czasownika. Zostają nam zdania oznajmujące, na przykład I am going to learn English. Zamierzam uczyć się języka angielskiego. You are going to go to school. Ty zamierzasz iść do szkoły. He or she is going to learn Spanish. On lub ona zamierzają uczyć się hiszpańskiego. It is going to rain because it is cloudy. Zamierza padać, ponieważ jest pochmurno. We are going to play basketball. My zamierzamy grać w koszykówkę. You are going to sleep. Ty zamierzasz spać. They are going to talk to each other. Oni zamierzają rozmawiać ze sobą. Zauważcie, że po I am going, you are going to, he, she is going to, oczywiście musi być going to, mamy właśnie takie zwykłe czasowniki learn, go, rain, play, sleep or talk to. Następnie mamy dopełnienie tego zdania. No i oczywiście musicie pamiętać, że używając tej konstrukcji be going to, jesteście niemal pewni, że coś się wydarzy. To już zostało zaplanowane albo po skutku widać, no wydarzy. Tak jak na przykład widzimy pochmurne niebo i możemy niemal ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że tak, będzie padać. It is going to rain. Because it's cloudy. Because it's cloudy, ponieważ jest pochmurno. Oczywiście można to mówić w skrótach. I'm going to learn English. You're going to go to school. He's going to learn Spanish. She's going to learn Spanish. It's going to rain. We're going to play basketball. You're going to sleep. They're going to talk to each other. One day I am going to be famous and all the people who knew me will see that I can. I tutaj na początku macie właśnie tę konstrukcję. Pewnego dnia będę sławny. One day I'm going to be famous. Będę, zamierzam być sławny. Jestem tego pewny. And all the people who knew me, wszyscy ludzie, którzy mnie znają, zobaczą, że mogę. Will see that I can. No ale mamy tu przede wszystkim, chodzi mi o to zdanie, I'm going to be famous. What about you? Zdania pytające tworzymy poprzez inwersję, czyli czasownik odmieniony be trzeba zamienić z osobą miejscami. I jeżeli powiedziałabym you are going to learn English, to by było zdanie oznajmujące, czyli ty zamierzasz uczyć się angielskiego. Ale jeżeli zamienię use are miejscami i wyjdzie mi are you going to learn English, to mam pytanie, czy zamierzasz się uczyć angielskiego? Odpowiedź na to pytanie jest yes, I am, czyli potwierdzasz, że tak zamierzasz, albo no, I'm not, nie, nie zamierzam się uczyć angielskiego. Podobnie oczywiście we wszystkich osobach. Is he going to go to school? Czy on zamierza iść do szkoły? Yes, he is, tak zamierza, no, he isn't, nie, nie zamierza. Are they going to swim? Czy oni zamierzają pływać? Yes, they are, tak, oni zamierzają, no, they aren't. Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słówka not po odmienionym czasowniku be. Czyli I'm not going to play computer games, nie zamierzam grać w komputerowe gry. You're not going to go for a walk, ty nie zamierzasz iść na spacer. He's not going to answer my question, on nie zamierza odpowiedzieć na moje pytanie. She's not going to look at me, ona nie zamierza na mnie spojrzeć. It's not going to be obey. On nie zamierza być mi posłuszny, jeżeli na przykład mówimy o psie. Pytania szczegółowe to tak zwane WH questions, czyli zaczynające się od literki W, W i literki H,
H, WH. I to są takie pytania, które zaczynają się od pytajników what, where, why, who, when. What, co, where, gdzie, why, dlaczego, who, kto, when, kiedy. Wystarczy do już utworzonych pytań are you going to do dodać z przodu pytajnik what na przykład i wyjdzie nam pytanie what are you going to do? Co zamierzasz robić? Albo where is he going to go? Gdzie on zamierza iść? Why is she going to visit him? Dlaczego ona zamierza go odwiedzić? Who are you going to visit? Kogo zamierzasz odwiedzić? When are they going to fly to London? Kiedy oni zamierzają lecieć do Londynu? I teraz przejdziemy już do tematu lekcji. Otwórzcie swoje książki, tam gdzie mamy początek modułu siódmego, czyli to jest strona 90. Strona 90. Oj. Jeszcze raz. Przepraszam, tutaj mi troszeczkę. Mam bardzo wolny komputer i dobrze, już niech tak zostanie. I mamy. Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Dopasuj obrazki do pytań, następnie napisz odpowiedzi w zeszycie. No, musimy dopasować obrazki do tych pytań, które tutaj na dole mamy. To najpierw sobie troszeczkę posłuchamy tego nagrania. Chwilkę. I to jest listening number 59. I posłuchajcie. Track 59. 1. Are you going to get up late? 2. Are you going to visit your relatives? 3. Are you going to play a lot of sport? 4. Are you going to surf the web? 5. Are you going to read a lot of books? 6. Are you going to learn something new? 7. Are you going to hang out with your friends? 8. Are you going to do any schoolwork? No, skoro teraz już posłuchaliśmy i możecie mnie tu zastopować, zapisać sobie odpowiedzi w zeszycie i za chwilę sprawdzimy, czy właściwie odpowiedzieliście na to pytanie. Popatrzcie. Are you going to get up late? Pasuje do obrazka numer H, kryjącego się pod literką H. Are you going to visit your relatives, czyli krewnych? Mamy obrazek A. Are you going to play a lot of sport, czyli czy zamierzasz wiele ćwiczyć, grać w gry sportowe? F. Are you going to surf the web, czyli czy zamierzasz surfować po internecie, po stronach sieciowych? To jest obrazek E. Are you going to read a lot of books? Obrazek B. Are you going to learn something new? Obrazek C. Are you going to hang out with your friends? Czyli spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, czy zamierzasz? Obrazek D. Are you going to do any schoolwork? Obrazek G. No i oczywiście odpowiedzi mogą być różne, ponieważ nie znam waszych zamiarów. I teraz przejdziemy na stronę 91. I na stronie 91 macie to już, o czym wspominaliśmy, czyli grammar spot, going to. Troszkę powiększymy. Oraz zadanie numer 5. Popatrz na tekst ankiety i ułóż zdanie na swój temat. Napisz zdania w zeszycie. Użyj I'm going to lub I'm not going to. I teraz tak.
Albo używacie zwrotu I'm going to, czyli że coś zamierzacie robić i wpisujecie tutaj w te luki od 1 do 8, albo wpisujecie przeczenie. I'm not going to. Nie zamierzam tego robić. Znowu teraz mnie zastopujecie, zrobicie to ćwiczenie, a później sobie głośno je przeczytamy. Stop and don't cheat. Jeżeli już skończyliście pisać w zeszycie i odstopowaliście mnie, to oczywiście Wasze odpowiedzi mogą tu być bardzo różne, ale generalnie trzeba było wpisać, że albo I'm going to get up late, zamierzam wstawać późno, lub I'm not going to get up late. I'm going to visit my relatives, czyli moich krewnych, zamierzam odwiedzać, lub I'm not going to visit my relatives. I'm going to play a lot of sport, or I'm not going to play a lot of sport. I'm going to surf the web, or I'm not going to surf the web. I'm going to read a lot of books, or I'm not going to read a lot of books. I'm going to learn something new, or I'm not going to learn something new. I'm going to hang out with my friends, or I'm not going to hang out with my friends. No, teraz to chyba nie bardzo możemy mieć taki zamiar ze względu na pandemię, niestety. I na końcu I'm going to do school work. To akurat możecie robić i zaplanować. Albo I'm not going to do school work. I teraz omijamy niektóre ćwiczenia ze speakingu. Idziemy do zadania 9. Nairi zamierza nocować dziś w domu z Tamzi. Popatrz na obrazek i znajdź w nim rzeczy, których nazwy są wymienione w ramce. Co mamy w ramce? In the box there are some words like sweets, DVD, cola, camera, computer games and mobile phone. Czy znajdziecie te rzeczy tutaj na obrazku? Cola, computer game, mobile phone, DVD and sweets. Oczywiście możecie zerknąć do swoich podręczników, tam będzie bardziej to widoczne niż tutaj na ekranie zapewne. I popatrzcie na zadanie 10. Co Nairi i Tamzin zamierzają robić wieczorem? Połóż zdania rozpoczynające się od they are going to, czyli oni zamierzają, wykorzystując do tego wyrazy z ramki. A w ramce mamy watch, eat, drink, listen, play, phone, telefonować, take, coś zabierać, sweets, cola, their friends, a computer game, a film, some photos and two music. No, kochani, zróbcie to sami, dajcie sobie chwilę czasu, proszę mnie zastopować i za chwilę sprawdzimy odpowiedź. Jeżeli już mnie odstopowałeś, to sprawdź, czy masz dobrze. Posłuchaj i popatrz. Track 60. They're going to watch a film. They're going to eat sweets. They're going to drink cola. They're going to listen to music. They're going to play a computer game. They're going to phone their friends. They're going to take some photos. Zobaczcie, po lewej stronie w trakcie słuchania pojawiły się odpowiedzi, które powinniście mieć już zapisane w zeszycie. Czyli they are going to watch a film, zamierzają oglądać film, they are going to eat sweets, zamierzają jeść słodycze, they are going to drink cola, zamierzają pić kolę, they are going to listen to music, zamierzają słuchać muzyki, they are going to play a computer game, zamierzają grać w grę komputerową, they are going to phone their friends, zamierzają zatelefonować do swoich przyjaciół, they are going to take some photos i zamierzają zrobić sobie parę zdjęć.
No i ostatnie zadanie to jest ułóż w zeszycie pytania z rozsypanki wyrazowej, odpowiedz na nie zgodnie z prawdą. Ale najpierw trzeba je ułożyć. Jest to zadanie 12. Bardzo proszę, zróbcie je w zeszycie. Zastopujcie mnie, tak, tak. Zróbcie w zeszycie, no i za chwilę oczywiście dostaniecie poprawną odpowiedź. Mamy tutaj trzy zdania, które powinny po złożeniu je ułożeniu je w odpowiedniej kolejności wyglądać tak. Are you going to watch TV tonight? Zobaczcie, jest to pytanie, więc ten pytajnik are musi być z przodu. Czy zamierzasz dzisiaj oglądać telewizję? Dzisiaj. Are you going to meet your friends on Saturday? Czy zamierzasz spotkać się z przyjaciółmi w sobotę? I are you going to do your homework this evening? Czy zamierzasz odrobić swoją pracę domową tego wieczora? Czyli tak powinny wyglądać prawidłowe odpowiedzi. Na dzisiaj to wszystko. Zapamiętajcie z dzisiejszej lekcji konstrukcję be going to oraz zapamiętajcie, kiedy jej używać do wyrażania planów i zamiarów. I bardzo proszę nie wysyłać mi zdjęć z tej lekcji, ponieważ wszystkie odpowiedzi mieliście już podane, więc po prostu zróbcie notatkę w zeszycie, a ja po powrocie do szkoły na pewno zerknę w wasze zeszyty, czy ładnie pracowaliście. Dziękuję wszystkim, którzy terminowo i systematycznie wysyłają mi swoje prace i wykonują piękne notatki. Dziękuję wam bardzo. So, see you. Bye.